Foxy Lady, Purple Haze, Voodoo Child czy Hey Joe, czyli największe utwory słynnego artysty Jimiego Hendrixa, usłyszała wałbrzyska publiczność. Ciężkie riffy mieszały się tym razem z orkiestrową aranżacją standardów rocka. Inicjatorem przedsięwzięcia był polski gitarzysta i kompozytor Leszek Cichoński, który wraz z Filharmonią Sudecką oddał hołd legendzie muzyki. Sala wałbrzyskiego Sirru wypełniona była po brzegi. Na koncercie zjawili się zarówno fani hipnotyzującego rock'n'rolla, jak i aranżacji orkiestrowych. Leszek Cichoński dał upust swojemu uwielbieniu dla jednego z największych gitarzystów wszechczasów. Na scenie usłyszeliśmy zatem najsłynniejsze utwory legendy rocka: Purple Haze, Voodoo Child, All Along the Watchtower czy Hey Joe. Sam Cichoński pokusił się również o swoją aranżację Mazurka Dąbrowskiego wzorem Hendrixa, który podczas festiwalu Woodstock zaskoczył publiczność, grając hymn Stanów Zjednoczonych. Jimi Hendrix został tu we mnie bardzo głęboko, ale przede wszystkim jako inspiracja ekspresji, wrażliwości, muzykalności, i to było dla mnie najważniejsze. A ta cała otoczka, owszem, jest wspaniała, dodała takiego kolorytu w ogóle muzyce światowej również, ale to jest Jimi Hendrix. Leszek Cichoński corocznie oddaje cześć wielkiemu gitarzyście, organizując we Wrocławiu rekord Guinnessa w graniu na gitarze Hey Joe podczas festiwalu Thanks Jimmy. Koncert Hendrix symfonicznie tam też miał swoją premierę. Wałbrzyskie wydarzenie było szóstą odsłoną projektu. Wcześniej Cichoński aranżował Hendrixa wraz z Filharmonią Dolnośląską. Tym razem jednak partiami symfonicznymi zajęła się Wałbrzyska Orkiestra Sudecka. Pan Jerzy Kosek jest wybitnym dyrygentem. Czuję poza tym konwencję rockową, i to jest ważne, że się w tym znakomicie znajduje, i zresztą jest między nami taka nić porozumienia, i to umożliwia właśnie takie zabiegi jak otwarte sola i na bieżąco jakby wprowadzanie pewnych grup instrumentów, i taką żywą, kreatywną orkiestrę udało nam się stworzyć. Aranżacje orkiestrowe utworów rockowych to sztuka trudna i wymagająca od muzyków i dyrygenta umiejętności improwizowania. Na żywo wprowadzane są kolejne partie symfoniczne, przedzielane solowymi występami instrumentalistów. Obok Cichońskiego na scenie wystąpili również zaproszeni przez niego wokaliści Jolanta Litwin, Jorgas Skolias oraz Łukasz Łyczkowski. Muzycy wcześniej tego dnia przygotowali również specjalny program dla wałbrzyskiej młodzieży, która, jak się okazuje, w dobie hip-hopu i muzyki elektronicznej wie również, kim był Jimi Hendrix. Młodzież już takiej muzyki nie słucha i byliśmy przestraszeni, jak przyjmą orkiestrę symfoniczną, czyli muzykę klasyczną połączoną z rock'n'rollem, a oni tu się bawili fenomenalnie i to był po prostu koncert rockowy. Na pewno młodzież w Wałbrzychu czuję rock'n'rolla, to z pewnością muszę stwierdzić. Koncert był również okazją do zaakcentowania twórczości innej artystki okresu hipisowskiego. Jolanta Litwin zaśpiewała zatem partię Janis Joplin, która podobnie jak Hendrix zmarła tragicznie w wieku 27 lat. Koncert zakończył utwór skomponowany przez Cichońskiego jako hołd dla gitarowego guru. Podczas Thanks Jimmy zaprezentowali się wszyscy soliści tego muzycznego wydarzenia.